Siemanko, witam was. Dzisiaj jest tak, że tak powiem, takiej mojej małej graciarni. Jak widać, znajdziecie tu wszystko, łącznie nawet z piździkiem, na którym jeździłem. No i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tej naprawie, która czekała mnie w tamtym tygodniu. No i do naprawy był ten oto przyrządzik taki. Jeśli nie wiecie, co to jest, no to jest to pompka centralnego. Czyli moduł komfortu w zasadzie, czyli steruje wszystkimi takimi ważniejszymi funkcjami w samochodzie naszym: otwieranie szyb, zamki i tak dalej. No i on jest, zaraz wam pokażę, gdzie on jest, ale jest w takim niefortunnym miejscu, że w sumie to gdy mamy jakąś nieszczelność w lampie czy coś, no to możemy łatwo zalać. Znaczy, może zalać to nie, bo to ma uszczelkę tu w środku pod tym plastikiem. No i jest dosyć, jeszcze w takiej gąbce jest w samochodzie, tam w tym miejscu jest w takiej gąbce specjalnej, że powinno to izolować i tak dalej. No ale gdy mamy wilgoć, to ona i tak się dostanie. Ponadto, gdy mamy mróz, to może to zamarznąć, no i po prostu to on zniszczy właśnie ten sterownik cały. No i u mnie właśnie tak było, a było to właśnie przez moją głupotę, ponieważ, no jak wiecie, olej czy coś, tu akurat jest do piździka mój stary, którego lałem, Castrola. Jak wiecie, no stare auto, no to trzeba mieć się zawsze w gotowości, no to zawsze sobie tam wożę litr płynu chłodniczego, litr oleju. No i takie tam duperele. No i właśnie na słońcu, jak wiemy, auto się szybko nagrzeje. No i mamy ten olej i ten płyn, no i on się nagrzewa. Później, gdy jest noc, jest zima, minus 15 powiedzmy, no to jest różnica temperatur i wszystko się skrapla na tych, no na tej butelce z olejem, z płynem. No i tworzy się wilgoć. No i ta wilgoć dostała się właśnie, bo miałem to właśnie w tym schowku, gdzie jest ten sterownik. Dostała się do tego. No i podejrzewam, że zamarzło to. No i właśnie wtedy, bo to było na wiosnę, wtedy zaczęło mi się to pierdzielić, bo wtedy właśnie miałem problem z zamykaniem samochodu. Po prostu długo się zamykał samochód, długo było słychać, że ta pompka pracuje i nie może tak by wydolić z tym wszystkim. No i później na wiosnę przestały mi działać szyby. No i dostaliśmy się tam z kolegą do tego sterownika. I co się okazało, gdy otwarliśmy to wszystko? Okazało się, że wtyczki, które tutaj są, no tam wiadomo, no jedna jest, nie wiem jak to dokładnie jest zbudowane, bo ja tego nie robiłem. Wtyczki od szyb właśnie, znaczy dwa kable były tak jakby zaśniedziałe, już oderwane w zasadzie. No i ja pojechałem, kupiłem pompkę, czyli ten sterownik, za 150 zł. Kupiłem go za 150 zł. Oczywiście na złomie. No i ale najpierw to było tak, że przelutowaliśmy po prostu. Najpierw pojechałem po wtyczkę taką samą, gość mi dopasował, no i przelutowaliśmy to, no i szyby zaczęły działać. Ale zamykanie samochodu dalej nie działało. No to postanowiłem, jak już mamy te kable wszystkie dobrze, są niby, no to pojadę, kupię tę pompkę. Kupiłem tę pompkę, zamieniłem wszystko. Po prostu wystarczyło wtyczki tylko pozamieniać. Znaczy powkładać na swoje miejsce. Wyjąć stary sterownik, włożyć ten nowy, co kupiłem. Ale dalej nie działało nic. Znaczy nic. No nie działały te. Nie działał centralny. To było na wiosnę w kwietniu. No ale jakoś mi tam to za bardzo nie przeszkadzało. W życiu codziennym. Jeździe samochodem, po prostu musiałem tylko zamykać. Znaczy, no nie przeszkadzało, no musiałem po prostu wszystko ręcznie zamykać, każde drzwi. Już nawet taką klapkę wziąłem i zdemontowałem po prostu z samochodu, znaczy z klapy bagażnika. Już wam to pokażę, jak to w ogóle wszystko wygląda.
Właśnie zdemontowałem sobie tutaj ten plastik, bo tutaj jest ten silniczek od wycieraczki. No i oprócz silnika od wycieraczki jest też cały mechanizm. No i przełączałem go sobie tutaj tak i po prostu bagażnik zamykał i odmykał. Ten cały sterownik jest tutaj. Teraz to już nie będę, bo tu mam koło i skrzynię basenową, że ja tutaj nie będę tego otwierał, bo musiałbym to wszystko powyjmować. Ale ten sterownik jest właśnie tutaj, tam gdzieś tam na dole, o tak, gdzieś w tym miejscu. Jest po prostu takimi gumkami pozakładany, no i jak mamy tu nieszczelność też, to może się wszystko tam dostawać też wilgoci, może to po prostu zniszczyć. No i po prostu, tak jak już mówiłem wcześniej, musiałem to wszystko ręcznie robić. Ale nie wiedziałem też, ile to będzie kosztować i w ogóle co trzeba zrobić, bo równie dobrze można było całe auto przetrzepać, bo mogło tam gdzieś być jakaś przerwa w obwodzie czy coś. No ale w końcu zdecydowałem się mówić do elektromechanika, no i pojechałem do niego. Najpierw podłączyli mnie pod kompa, tam zobaczył, że w ogóle nie ma sygnału z tego sterownika na komputerze. No to popatrzyliśmy też te razem z nim to w sumie robiłem, popatrzyliśmy na z te no, bezpieczniki, przekaźniki, tam przy akumulatorze, czy jest jakiś coś, bezpiecznik spalony. Widać, że koty broją. Czy jest jakiś bezpiecznik spalony. Ale wszystko było dobrze, nawet ta przejściówka drzwi, jak też podejrzewałem, że może być, wiecie, te kable, które są tutaj. Samochodu do drzwi, to też, że tu mogły być jakieś tam przerwanie, bo to też częsta usterka jest w Audi. Że mogło to być przerwane, no ale wszystko to mechanik przepatrzył i powiedział, że wszystko jest. Wszystko działa po prostu. Ale gdy robiliśmy to z kolegą i on to jakoś tam poludował, bo ja tam nie umiem za bardzo takie rzeczy robić, to mechanik na to zwrócił uwagę i powiedział, że chyba tu jest coś, cytuję, popierdolone, że jest po prostu źle podłączone. No i zostawiłem samochód, poszedłem do domu. No i po 9 godzinach mechanik dzwoni, że wszystko jest ok. Że działa wszystko, że po prostu było źle podłączone, że w ogóle cudze się auto nie zapaliło. No, cudze się auto nie zapaliło. No i co jeszcze? Po prostu tam w środku, oprócz tego, że było źle podłączone, to po prostu jakiś tam cewko mod, nie wiem, on to jakoś nazwał, ja tam nie będę wam powtarzał, bo nie pamiętam dokładnie, ja nie chcę was wprowadzić w błąd. Coś tam też było spalone właśnie przez ten mróz, no i właśnie on to przelutował z nowej do starej pompki, bo ja w ogóle kupiłem takie same numery, ale było tutaj chyba K, o ile się nie mylę. Zamiast L to było K i też zwracajcie na to uwagę, jak kupujecie coś, że musi być dokładnie ten sam numer. Akurat w tym przypadku to wszystko było w zasadzie takie samo. I po prostu po kombinacji mechanika, no wszystko zgrało, także bardzo się z tego cieszę. No i ta praca właśnie tego elektromechanika kosztowała 200 zł, czyli macie już wydatek 200 zł plus 150 za pompkę, 350 zł za to, że wilgoć się dostała i tyle problemów w zasadzie, bo ani szyby nie działały, ani później nie działał centralny. Lampki też nie działały, znaczy podświetlenie wnętrza też nie działało wtedy, no bo też nie było tak jakby sygnału, że drzwi są otwarte czy zamknięte. Oczywiście jak się włączyło je ręcznie, no to działały, no ale jak się otworzyło już drzwi, no to czy zamykało, to już przestało działać, bo nie było sygnału tak jakby. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to. Tak jak mówiłem, kupiłem sobie, bo spaliła mi się żarówka w halogenie. A tam żarówki w halogenie były jakieś kurwa za 10 zł chyba. I w długich drogowych światłach też miałem takie za 10 zł. No to do długich drogowych świateł wsadziłem sobie właśnie te Bosche Ultrawhite 4200 Kelvinów, niby tak jakby Xenon look, ale no żadna żarówka wam nie odda Xenona. Barwy światła Xenona wam nie żadna nie odda. Taka zwykła żarówka. No ale ewidentnie świecą dalej niż te poprzednie za 10 zł, które miałem, bo te poprzednie za 10 zł drogowe światła to świeciły na taką samą odległość jak mój Xenon, a te światła są, no,
20 metrów może, no nie chcę też strzelać, no ale świecą ewidentnie dalej. No i są jaśniejsze niż tamte za 10 zł, także tamte sobie za 10 zł wsadziłem do... Podmieniłem do halogenu, no bo halogenu to nie potrzeba. W zasadzie jak jest mgła, no to ksenon sobie daje znakomicie radę, nie potrzeba włączać długich, znaczy tych przeciwdzielnych świateł. A jak wiecie, ja przeciwdzielnych używam jako świateł do jazdy dziennej, no wiem, że można sobie zrobić DRL, no ale ja tak jakoś używam, no i tylko raz się doczepili, w zasadzie to na siłę do tego. Już było tym vlog w zimę chyba, także możecie sobie zobaczyć, jak to tam wyglądało, ale ja tak właśnie używam i to w zasadzie tyle. No i co jeszcze? Centralny z kluczykami już działa. Czy centralny działa, to jest przycisku na... Tutaj na drzwiach działa centralny z tego przycisku. No i z kluczyka, bo to był dorabiany kluczyk. Z tego też działa, znaczy kluczyk. Kurwa. Pilot. Pilot też był dorabiany, to nie jest oryginalny z Audi. Także, o, jak widzicie, podświetlenie mi działa i tutaj, i z tyłu, LEDowe mam wszystko w LEDzie. Jeśli macie zwykłe podświetlenie zwykłymi żarówkami w środku, a nie LEDowe, to bardzo wam polecam zmienić na LEDowe właśnie, bo po pierwsze, że bierze mniej energii z akumulatora, a po drugie, o wiele bardziej jaśniej świeci. Także za żarówki dałem 80, za tę pompkę dałem 150, no i za robocinę 200. Także możecie sobie już powiedzieć, ile wydałem w tym miesiącu. No i ponadto jeszcze musiałem kupić tą atrapę, bo tak jak już mówiłem wcześniej, no nad kole z ciężarówki mi przypierdoliło na czwóreczce i zgubiłem ją. Także to też atrapę musiałem kupić. I kolejne poszło 150 na to. Także no w tym miesiącu 570 zł poszło na tak, i to w zasadzie na takie duperelki. No ale co zrobić, no. Czy stare auto, czy nowsze, czy nowe całkiem. W każde auto trzeba włożyć trochę pieniędzy, jeśli się je ma i chce, żeby się dobrze użytkowało. Także... No czy stare auto, czy młode, zawsze musisz coś tam pieniędzy włożyć, żeby funkcjonowało dobrze, dobrze wyglądało i tak dalej. Także co mnie jeszcze czeka w następnym miesiącu? W następnym miesiącu czeka mnie zmiana misy olejowej, nie chcę się tam też skleić, ale dam wam kamerę. I jak widzicie, no to tutaj jest dosyć spory wyciek oleju. Właśnie spod uszczelki. Między misą olejową a... Spory wyciek między misą olejową a... A właśnie... blokiem silnika. Ta uszczelka się już wypaliła, wydmuchała, no nie wiem jak wam to nazwać. No i muszę to wymienić razem z misą, no bo misa też ma w zasadzie też upierdolony korek z spustu, też się wy... No zniszczył się już ten, wytarł się gwint. Także jak już tak muszę ściągnąć misę, to już sobie nową misę włożę. Nie będę tego gwintował. No i olej, filtry, wszystkie, paliwa, wszystko zrobię. No i ponadto jeszcze jak nie miałem tej właśnie drogi tutaj, no to podczas tych wiosennych roztopów, jak już wszystko puściło, no to poupierdalałem w zasadzie wszystkie osuny pod silnikiem na tym błocie. I też muszę sobie to pozakładać, żeby tam na zimę syf nie leciał na te wszystkie paski i tak dalej. Na silnik w zasadzie w ogóle, żeby nie leciał syf. I to planuję zrobić w tym miesiącu, znaczy w zasadzie no to jeszcze mam 1200 km do wymiany oleju, także wtedy sobie to zrobię. No i też powiem wam, ile to będzie kosztować, ale jak już tak patrzyłem sobie mniej więcej na ceny części, to za części same będzie plus minus 600 zł. Jeszcze plus robocizna mechanika, no to pewnie wyjdzie około 1000 zł, no zobaczymy. Nagram o tym vloga jak coś, także to tyle, ile chciałem powiedzieć wam w dzisiejszym vlogu. Także trzymajcie się, na razie, cześć.